tak jak się chopie Hermałek z Wodzisławiu przyjmował do Wehrmachtu, wiesz? Powiedział, pierunie chopie, a mnie wzięli pierunie do stowki. Pierunie, a się mnie tak rychty obejrzeli. Powiedzieli, pierunie, Hermałek, pójdziecie do saperu. I odpowiedzą, pierunie, panie Uber, kaj tam do saperów. I o tam, pierunie, ja by tak wolał, pierunie, do Kriegsmarine. A on mi powiedział, Hermałek, a wy, pierunie, umicie pływać? A tu ja mu powiedział, a to wy, pierunie, już szyfu w nim ocie. Pierunie, chyba za karę mnie dali, pierunie, do fligru. Wiesz, jak taki... Pierunie, fliger, wysoko loce, te pierunie, mnie się zdało, że już je pierunie bliżej tam wierchu niż pierunie dołu. Lecymy, pierunie. Padł mi cień ober Hermałek, pierunie, policzycie do pierunie pięć, przyciśniecie pierunie z tego plecaka, bo pierunie ta szmata wyskoczy i pierunie pasuje. Ja mu padł, panie ober, pierunie, a jak nie zadziało, a on mi powiedział, pierunie, nie starajcie się, my mamy pierunie w magazynie zapasowi. Pierunie kopnął ci mnie, pierunie leca. Pierunie, ty nie masz pojęcia, jak te chmury pitali, te pierunie rozlicza, wiesz, pierunie, miją wszystkich. Pierunie dwa, a ten stres, wiesz, pierunie trzy za glundum, a tam taką pierunie kupa słomy. Pierunie cztery jagiowy polów ta słoma, ty. Pierunie jedno powiedział, pięć przycisk, pierunie zadziałało. Wnuczek przyszedł do Stażika, pa do Stażik. Pani nam kazała w szkole napisać takie wypracowanie. Jak wasze staziki walczyli w czasie II wojny światowej, nie? O panowie, runie, synek, nic tam nie pisz, bo jeszcze mnie zawrzą. Pado, stażik, teraz już wszystko idzie pisać, dyktuj, aby napisał, nie? Pado, słuchaj, służą ich w Kriegsmarine, w Unterseebootach. Pamiętam taką historię. Atlantik Ocean, 200 metrów pod wodą. Nasz oberkomando filuje bez peryskop. Padł, Achtung, chłopcy, amerykański Unterseeboot na kursie, nie? Oberkommando padł. Przygotować torpeda! 3, 2, 1, torpedo, luz! Te my ci nie trafili. Oberkommando ino padł. Hopy, przygotować drugą torpeda! 3, 2, 1, torpedo, luz! My ci zaś nie trafili. Oberkommando i opadł. Hopy, ostatnio torpeda. 3, 2, 1, torpedo, luz! My ci zaś nie trafili. Oberkommando stanął przed tym peryskopem. Padł. Chłopcy, ściągnijcie kople i idźcie im tam wkulać, nie? Ten wnuczek padł. Stażik, przecawyście byli 200 metrów pod wodą. Opadł, synek. Jak człowiek się znerwuje, to na głębokość nie patrzy. Byłem niedawno w Niemcach, ty. Tam się jeden trener tak wyćwiblował buldoga, wiesz, że powiedział, ze wszystkimi hartami wygrał. Zrobili zawody, telewizjo, wiesz, gazety, pierzyna, ludzi, pełno sala, wiesz, bo czekają, jak ten buldog wygrał. Możecie wiedzieć. Niemiecki buldog. Jak poszł, harty do przodku, buldog kontroluje ostatni. Pierwsze okrążyni, buldog na końcu, spoko, trener go do buldog, a buldog... Drugi okrążyni, leko się idą harty, buldog za nimi, wiesz, trener go do buldog, a buldog... Trzeci, ostatni okrążyni, jak te harty przyspieszyły, buldog został 200 metrów ze zadku, przyleciał trener zrozpaczony, padł, buldog! I co? A buldog... Państwa, bilansując...
Krzysiek, toż powiedz, jaki fajny bit. Francik pisał list z wojska do Maryjki i pisze tak.